Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a na dzisiejszym filmie będę spędzał całą grę na statku kosmicznym, ponieważ one są przepiękne. A dlaczego? To za chwilę wam opowiem, jaka akcja mi się niedawno wydarzyła. A teraz, zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie, aby wpisać kod Skiro przed zakupem karnetu bojowego, bo jest to mega, ale to mega ważne dla mnie. I ja nie chcę nic mówić, ale możecie jeszcze zostawić subskrypcję wraz z dzwonkiem tam na dole pod filmem. Pamiętajcie też o łapce w górę, a ja teraz naciskam graj i lecimy już do filmu. Kolejka jest pełna. Proszę czekać. No Fortnite, halo, ja rozumiem, że nagrywam ten odcinek o godzinie 18 praktycznie, w dzień, kiedy wyszedł nowy sezon, ale no tak nie może być, że kolejka jest pełna, ja nie mogę zagrać nawet. No to co, pora się wychillować i wystarczy czekać, aż w końcu dobije mnie to. No dobra, więc akcja jest taka, że najpierw muszę wybrać miejsce, na którym chcę wylądować. Niech to będą skaliste skarpy, tak o. No dobra, i teraz może opowiem o tej akcji. Nie, czekajcie, no. Te stopy, no co jest nie tak? No dobra, przejdźmy w końcu do tej akcji, o której chciałem wam opowiedzieć. Stwierdziłem, że zagram sobie arenkę, ponieważ brakuje mi jeszcze 1000 punktów do czempiona, a mam czas do 22 czerwca, ponieważ dopiero wtedy będą się resetowały punkty na arenie. No i po prostu stwierdziłem, że zagram sobie arenkę i stwierdziłem też, że ukradnę ten statek, właśnie ten statek. I finalnie wyszło tak, że spędziłem w nim praktycznie całą gierkę, bo on jest naprawdę OP, tak mi się wydaje. Na sam koniec jednego gościa w ogóle wyrzuciłem do strefy, tak jakby, a już ostatniego ziomeczka w meczu po prostu pokonałem tymi pociskami. No powiem tak, jest to po prostu przepotężny pojazd, tak to można nazwać chyba? Dobra, zakładam słuchawki i musimy jakiegoś ukraść. Tutaj jest jeden, dawaj, zlatuj do mnie. Ty, bo on strzela, on strzela, on strzela. Dobra, żyje. Te pociski są, powiedzmy, że nawet mocne. Dobra, znowu strzela. Chowam się. Kozak żyje. O, fajnie. I zginąłem, bo gościu był na dachu. No to co, może tym razem przyjemny park. W ogóle czekałem tyle czasu na kolejną grę. To jest jakiś dramat. Serwery są tak przeciążone, że no nie da się po prostu dołączyć do kolejnego meczu. I znowu te paluchy. Ja nie wiem, kto projektował tego skina. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to tak działa, ale czy jakbym wylądował na tym statku, to czy ja mogę go przejąć, czy nie za bardzo? Czekaj, 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 czekaj. Okej, siema byku. Halo? Co ja teraz mam zrobić? To nie miało tak wyglądać. No co jest? No dobra, no to poczekamy sobie chyba. No niech ktoś zacznie do niego strzelać, proszę. O, ktoś strzela, dobrze, super, super, o to chodziło. No to nie miało tak wyglądać, okej? Okay? W ogóle tam gościu sobie, co jest? Ten statek porwał gościa, tak o. On spadł teraz, dobra. Jestem tak wysoko, że tak czy siak zginę, więc dobra, spróbuję, spróbuję. Może nie zginę. Dobra, zginę. Zginąłem. Mam wrażenie, że na arenie było o wiele łatwiej zdobyć ten statek kosmiczny i po prostu było łatwiej wygrać całą grę. W ogóle dlatego mam tą parasolkę, co nie? Dobra, jest karabin, czyli teraz trzeba któregoś tutaj zrzucić. W ogóle minus jest taki, że ja gram na najwyższych ustawieniach, co nie? Okej, uciekamy, 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 uciekamy. Żyję. Gram na najwyższych ustawieniach i to też nie jest aż takie proste. Uciekam, uciekam, uciekam znowu. Żyję? Żyję. Jeszcze tego byka trzeba pokonać. Kamo się kończy. W sumie trzeba z nim walczyć, czy nie? Dobra, po prostu to biorę. Ja nie mogę tego wziąć. Dobra, pokonałem go, wsiadam i uciekam. Uciekam stąd i mnie tutaj nie było. No i o to nam chodziło. Statek zabrany, to teraz można czekać. I generalnie jest tutaj taka bateria, która powoli się marnuje, tak jakby. Ale to wystarczy wylądować, chwilę poczekać i ona się sama ładuje. To ja lecę teraz gdzieś na koniec strefy, na przykład tam. O, to jest dobre miejsce. I po prostu będę sobie czekał, aż będzie kolejna, kolejna i kolejna strefa. I tak po prostu wyczekam do końca gierki. Chociaż mam jeszcze jeden mały pomysł, co mogę zrobić. Tak na wszelki wypadek wezmę sobie może po prostu całą cysternę z siorbem. Tak na później, żeby się uleczyć w razie czego. Dobra, wydaje mi się, że tutaj będzie w miarę bezpiecznie, ponieważ raczej nikt nie wylądował sobie. Dobra, tu jest bot, jednak. Jednak stąd uciekam, bo to jest bot, z którym trzeba walczyć niestety. O, tutaj będzie bezpiecznie, no to w takim razie rzucam sobie tą cysternę i lecę się nią uleczyć jeszcze. Przy okazji baterię sobie jeszcze naładuję. To jest taka OP taktyka, po prostu latanie tym statkiem.
Potrzebuję czegoś fajnego. O, na przykład dużej poty, żeby się uleczyć do końca. Może jeszcze ammo boxa wezmę. I zlecenie, bo czemu nie? Zawsze można golda sobie trochę zebrać. Ale ta strefa w ogóle dziwnie wygląda. Teraz są takie kwadraty, prawda? Jest łatwiej widoczna z daleka, takie mam wrażenie. Ej, bo w ogóle ten ziomeczek, którego mam pokonać, jest jakoś pode mną z tego co widzę. Dobra, tutaj jest, zobaczcie, biegnie sobie. Mam nadzieję, że to jest bot, bo jak to nie jest bot, to może mnie łatwo pokonać. A dobra, zaryzykuję, strzelam tutaj, przed niego. Okej, dobra, jest frag zrobiony. Ej, czekaj, to nie był ten gościu, którego miałem pokonać. Co jest? To był jakiś inny. Tutaj jest ten, którego miałem pokonać. Co? Dobra, zlatuje, zlatuje, zlatuje niżej. Dostał. Znowu dostał. Zakładam, że to też jest bot. Okej, nie ma już Kewa, ale to i wyleciał w ogóle. No nie, nie strzelaj. Kościu, ty się uspokój, co? Nie no, ostatni hit i jest po nim. Tylko jest też po mnie. No nie mogę, po prostu nie mogę. Byku, czemu to robisz? I to też nie był ten gościu, którego miałem pokonać. No spójrzcie na to. Dalej cel jest aktywny. Dobra, tu jest ten gościu, którego miałem pokonać. Tylko nie wiem, czy warto. Nie wiem, czy po prostu warto ryzykować, bo mam ostatnie życie tak jakby. Ale może na daleko spróbuję. Dostał. Znowu dostał. Po prostu trzeba strzelać z dużym wyprzedzeniem, niestety. Dobra, kolejny hit. I teraz może ostatnie, albo ostatnie dwa, albo trzy. I zabudował się jeszcze, co jest? Dobra, mamy fraga. Ej, ja w ogóle sobie tak na chillku robię te fragi i nagle top 10 jestem, wow. Tam jest kolejny statek. Dobra, dobra. Teoretycznie on się iskrzy, więc może już być niezdatny do użytku, ale spróbuję. Bo może coś się zbagowało. No, chyba jest zepsuty. A nie, nie jest zepsuty, działa. Tak jak myślałem, coś się zbagowało. Co to tutaj lata? Czy to ktoś strzelał, czy to jest po prostu taki efekt wizualny? Ej, co jest? Nie mam pojęcia, czy ktoś strzela tymi pociskami, czy nie? Aha, dobra. Bo gościu jest przede mną. No to robimy coś takiego i musimy go tam rozwalić. Tam jest jakiś kolejny w ogóle. Co się dzieje? Czyli nie tylko ja mam taką taktykę. Nie no, rozwalamy go. Nie będzie tak. Dobra, chłopy się tam strzelają. Dobra, ten sobie spada, jeszcze ten został do rozwalenia. O, 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 dobra, spada. Mam nadzieję, że to było ich ostatnie życie i nie przylecą na górę ponownie po naprawieniu tego statku. I w ogóle co wam przypomina, tak jakby ta centralna część tego statku? No to jest po prostu kulojazd. No wygląda identycznie. Wydaje mi się, że Epic Games specjalnie to tak zrobiło, żeby to wyglądało trochę jak kulojazd. Jestem tak wysoko, że nie renderują się rzeczy pode mną, ale trochę zlecę, żeby wam pokazać, co tu się dzieje, bo tutaj był statek, no właśnie, gościu nim latał przed chwilą. Bateria się rozładowuje, bateria się rozładowuje, no nie. Muszę uciec w jakieś bezpieczne miejsce i szybko się naładować. No nie, jest przypał, jest przypał. Dobra, ląduję tutaj. Proszę, ładuj się, szybko, ładuj się. Ej, dobra, na chillku, mega szybko się ładuje. Gościu tu jest przede mną. Leci tutaj, lecimy, uciekamy. Dobra, zawika, zawika. No nie, strzela do mnie, strzela do mnie. Jakiś napoceniec. No jest chyba po mnie, co? Jest po mnie już. Muszę wylądować w jakimś bezpiecznym miejscu, na przykład tutaj. No nie, no nie, no nie. Szybko, szybko, naprawiaj się, naprawiaj, naprawia się. Zostały mi jeszcze dwie osoby do pokonania. Naprawione. Lecę stąd. Nie no, musimy jakoś pokonać tego gościa tam na górce. Dobra, strzelam. Dostanie i poleci do strefy. Musi polecieć do strefy, no gościu. Leć do strefy, jak to się dzieje? No nie, zniszczył się. Zniszczył się. Oho, oho. Aha, zostało jeden na jeden, okej. Okej. Ja gra na najwyższych ustawieniach, byczku. Więc jakbyś mógł. Nie ma tu jakiegoś statku może, coś? Tam jeszcze jest statek, ale już nie zdążę po niego pójść, bo mam za mało HP. No teoretycznie jest szansa, żebym po niego poszedł. Ale mam trochę mało macu, co? Dobra, lecimy po niego, lecimy po niego, lecimy! Nie lecimy! Ja nie mam maca już, ja nie mam maca. No nie przewidziałem, że będzie aż taki przypał z tym wszystkim. Nie wiem, spróbuję to jakoś skolapsować, ale się nie da. Nie, tego się nie da skolapsować. No, zginąłem. No dobra, słuchajcie, starałem się, ale niestety nie wyszło. Mam nadzieję, że i tak wam się odcinek podobał. Przynajmniej na ręce wygrałem i sami widzieliście, że udało się wygrać. Więc teoretycznie winek na odcinku jest. Tylko szkoda, że nie w tej gierce, w której powinien on być. A ja się teraz z wami żegnam. Widzimy się już na kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa. No i cześć.